nieprzewidywalna. I myślę rzeczywiście, że ten scenariusz, który był zapowiedziany, o którym wszystkie siły polityczne mówiły, ja pamiętam to po wyborach 2007, tak, że ta kadencja nie będzie pełna, ona będzie na wiosnę, że trzeba na okres prezydencji, żeby nie było walki politycznej, nie było wyborów, żeby był stabilny rząd. Trzeba to zrealizować. Oczywiście z biegiem kadencji odsuwano ten termin, no i w tej chwili jest to nierealne. No ale może być tak, że Platforma myśli, że się odbije na tej prezydencji. Jest to możliwe? Znaczy, czy jest taka taktyka, czy to jest możliwe? To znaczy, na pewno będą podejmowane działania PR-owskie, pokazujące, jak Polska jest aktywna, jak w ogóle rewelacyjnie rozgrywa sprawy. Choć to wcale nie jest, tak nie wygląda, ale tak to będzie przedstawiane opinii publicznej. Natomiast czy w sytuacji ciągłych podwyżek, jednak zmniejszania się siły nabywczej ludzi, czy uda się ten manewr? I właściwie po tym, że już medialnie, nawet w tych mediach liberalnych, z tego głównego nurtu, już minął ten czas, kiedy nie można było tknąć Platformy, no, zwłaszcza Donalda Tuska, i w tej chwili coraz więcej krytycznych materiałów się pojawia, to nie sądzę, żeby się udało w tej chwili odwrócić tę tendencję i po prostu powiedzieć, że no, Platforma nadal jest najlepsza, jest jedyna, jest rewelacyjna i tylko Platforma. A czy może być taka ewentualność, że powiedzmy, Platforma wygrywa minimalnie wybory i Bronisław Komorowski desygnuje na premiera nie szefa partii Donalda Tuska, tylko Grzegorza Schetynę, bo na przykład SLD mówi, my pójdziemy, ale nie z Tuskiem, tylko ze Schetyną, hipotetycznie. Pan prezydent na mocy konstytucji może powierzyć misję formowania rządu komu chce. Oczywiście jakieś realia też polityczne muszą być. No, komuś, kto nie ma żadnego zaplecza, nie powierzy takiej misji. I tu ja bym nie wykluczał żadnego scenariusza. Być może pojawi się koncepcja rządu fachowców, bo to jest zawsze, jak nie ma pomysłu takiego bardzo i nie można ułożyć kart w grze, no to wtedy się wysuwa argument rządu fachowców. Niby taki bezpartyjnych fachowców, którzy mają tam zadania jakieś do wykonania i gdzieś tam z tyłu zaplecze te główne siły polityczne pozostają w cieniu, natomiast ci fachowcy niby mają rządzić. Być może też taka koncepcja się pojawi, bo ja jednak obserwuję, co się dzieje z państwem. No, proszę zauważyć, jak działa sądownictwo, jak działa kolej, jak działa infrastruktura, jaki jest stan finansów publicznych, jaki jest stan funduszy społecznych, tym funduszu emerytalnego, funduszu w ogóle Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. Jak ta sytuacja wygląda? Zamyka się szkoły. No proszę zauważyć, co się dzieje w tej chwili. No, jesteśmy świadkami po prostu wycofywania się państwa z tych funkcji, które na mocy konstytucji państwo powinno sprawować. I w związku z tym tu jest moment istotny, że nie ma pomysłu, jak modernizować Polskę. Nie ma, a ta modernizacja jest po prostu niezbędna, bo państwo w tej formule, w której jest obecnie, ono jest nie do utrzymania. No a minister skarbu dzisiaj dostał nagrodę od jednego z tygodników za... No, został uhonorowany za przeprowadzone prywatyzacje i przekonanie do nich Polaków. Przez 3 lata 400 prywatyzacji i dalej w 2011 zamierza zrealizować jeszcze 150. Minister skarbu nie tylko sprzedawał własność państwową, ale również przekonywał do tego Polaków. Na temat prywatyzacji to już w tym studiu bardzo wiele mówiono, więc może w ten temat nie ma się co specjalnie wgłębiać, ale trochę to przypomina sytuację osoby, która na swoje zachcianki po prostu wyprzedaje już ostatnie rezerwy. No, niestety, skoro się słyszy, że energetyka, że pewne takie kluczowe branże są... Ciepłownictwo też. Ciepłownictwo są sprzedawane. I to jeszcze mało tego. To branże, które z natury rzeczy, bo to są de facto monopole. De facto są to monopole, które gwarantują sukces ekonomiczny. Także tu
i przynoszą określone pieniądze, sprzedawanie tego jest bez sensu. No proszę zauważyć, co zrobiono z telekomunikacją polską. No sprzedano koncernowi francuskiemu. Czyli co zrobiono z Vattenfall, jak kupił elektrociepłownię Siekierki, tak? No to sprzedano w sumie koncernowi państwowemu, tak? Ale dlaczego w taki sposób ten kierunek prywatyzacji jest robiony? Owszem, własność prywatna ma swoje plusy, ale nie można dogmatycznie traktować prywatyzacji, dlatego że co jest istotą prywatyzacji? No to, że ten właściciel będzie nastawiony na zyski krótkookresowe, a są dziedziny życia, te zwłaszcza, które są społecznie przydatne, na które należy patrzeć w kategoriach średnio- albo długodystansowych. I inaczej zupełnie te zyski się po prostu rozkładają. A poza tym jest to koncepcja taka, powiedział, monetarystyczno-liberalna, która zakłada, że ekonomia to jest jakaś dziedzina życia, która polega na maksymalizacji zysku. Tym bardziej ekonomia, a tymczasem ekonomia w rzeczywistości jest to dziedzina życia, która mówi, w jaki sposób zaspokajać ludzkie potrzeby, jak to organizować. No więc widzimy, że tu jest po prostu pewien spór, powiedziałbym, ideologiczny. I tutaj mamy do czynienia z takim dogmatyzmem i to, co kiedyś profesor Kotko powiedział, że tu mamy taki prymitywny nadwiślański liberalizm, prawda, który po prostu wydaje się, że jest nowoczesny, a jest to po prostu taka najgorsza wersja jakiejś mieszanki ideologicznej i jakiegoś takiego ciasnego dogmatyzmu. No liberalnego. Już jeden z prezydentów Stanów Zjednoczonych mówił, gospodarka głupcza, ale tu wypadałoby chyba powiedzieć, że na pierwszym miejscu jest człowiek. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Proszę państwa, naszym gościem był Jan Maria Jackowski, czołowy polski publicysta. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Za przyjęcie zaproszenia i tą ciekawą analizę, a ja zapraszam na jutro na Polski Punkt Widzenia. Szczęść Boże, dobranoc.